Na program zaprasza Telcap, dostawca usług w najnowocześniejszej technologii. Światłowód do mieszkania. 21 stycznia w kościele świętego Kazimierza zagrał chór Sound and Grace. Zespół powstał w 2005 roku i od tego czasu systematycznie się powiększa. Muzycy w 2015 roku wydali debiutancki album studyjny Atom. Artyści określają swoją muzykę jako połączenie nurtów gospel, soul, R&B, pop oraz funk. Jest nas 20, to jest mieszanka 20 wokalistów. Jeszcze osób jakby spoza zespołu, które gdzieś tam miały wpływ na to, jak brzmią teraz nasze utwory. Próbujemy na próbach sobie gdzieś przypominać te wszystkie gospelowe rzeczy. Próbujemy gdzieś przemycać, gdzie się tylko da. Więc to chyba ten nurt jakby uznałbym za taki główny mimo wszystko. Takie nasze źródło, którego się zawsze odwołujemy. Nasza muzyka wywodzi się z nurtu gospel i w kościołach zaczynaliśmy. Kiedyś nawet prosiliśmy księży, czy moglibyśmy zaśpiewać, żeby nam zaufali, że to jest naprawdę fajna muzyka. A teraz powracamy tutaj z radością. Organizatorem koncertu było Starostwo Powiatowe. Pruszkowski Kościół z pewnością robił duże wrażenie jako miejsce koncertu Sound and Grace. Frekwencja przerosła najśmielsze oczekiwania, co ma swoje wady i zalety. Na pewno trzeba zgłosić wszystkim służbom, że taka impreza się odbywa. Trzeba zabezpieczyć medycznie taką imprezę, tak żeby w razie jakiegoś nieszczęśliwego przypadku móc natychmiast udzielić pomocy. Natomiast organizacyjnie nie różni się to wiele od normalnej mszy świętej, na którą wiadomo bardzo tłumnie mieszkańcy przychodzą. Było wspaniale, organizacyjnie, bez żadnych potknięć. Myślę, że oby więcej takich. Będziemy tylko myśleć o tym, żeby wszystkich pomieścić, więc i w kościele będą koncerty organizowane przez starostwo, ale będziemy szukać też takich miejsc, gdzie będziemy mogli się wszyscy pomieścić.